największych tajemnic archeologicznych. 5. Sacsayhuaman To starożytny kompleks archeologiczny, znajdujący się na obrzeżach Cusco w Peru, który został zbudowany przez cywilizację Inków w XV wieku. Położony na wysokości około 3700 metrów nad poziomem morza, kompleks ten jest znany z imponujących murów, wykonanych z ogromnych, precyzyjnie dopasowanych kamiennych bloków, których waga dochodzi nawet do 200 ton. Kamienie te są tak dokładnie dopasowane, że nie można między nie wsunąć nawet ostrza noża. Saksejhuaman pełnił prawdopodobnie wiele funkcji. Ze względu na swoje strategiczne położenie, mógł służyć jako twierdza chroniąca Kuską, które było stolicą Imperium Inków. Kompleks obejmuje także tereny ceremonialne, co sugeruje jego duże znaczenie religijne. Istnieją teorie, że miejsce to mogło być także miejscem spotkań i uroczystości. Metody, jakimi inkowie transportowali i układali te ogromne kamienne bloki, pozostają do dziś tajemnicą. Prace przy budowie wymagały zaawansowanej wiedzy z zakresu inżynierii i architektury. Co roku w czerwcu odbywa się tu tradycyjne święto słońca, które przyciąga wielu turystów i mieszkańców. Twierdza jest ważnym punktem archeologicznym, dostarczającym cennych informacji na temat życia i kultury inków, przyciągając badaczy, historyków i turystów z całego świata. 4. Podziemne miasta Kapadocji to jedne z najbardziej fascynujących i tajemniczych struktur stworzonych przez człowieka. Położone w środkowej Turcji, te niezwykłe miasta wykute w miękkiej wulkanicznej skale sięgają starożytności. Największe z nich zostało odkryte przypadkowo w 1963 roku. To ogromne miasto jest głębokie na około 85 metrów i składa się z ośmiu poziomów, choć niektóre źródła sugerują, że może być ich więcej. W czasach swojej świetności mogło pomieścić 20 tysięcy osób wraz z ich zwierzętami i zapasami żywności. Struktura jest niezwykle złożona i dobrze przemyślana. W mieście znajdują się kościoły, stajnie, magazyny żywności, kuchnie oraz systemy wentylacyjne, które zapewniały dopływ świeżego powietrza, nawet na najgłębsze poziomy. Jednym z najbardziej imponujących elementów tego miejsca jest jego system obronny. Wąskie korytarze i ciężkie kamienne drzwi mogły skutecznie zatrzymać najeźdźców, co czyniło miasto idealnym schronieniem. Drugie co do wielkości podziemne miasto, jest oddalone od pierwszego o około 10 km. Struktura jest nieco inna, bardziej pozioma niż pionowa, co sprawia, że jego korytarze i komnaty są rozleglejsze, ale mniej głębokie. Miasto ma również osiem poziomów, z których cztery są dostępne dla turystów. Odkrycie tych miast miało miejsce stosunkowo niedawno. Od tego czasu są one przedmiotem intensywnych badań archeologicznych i przyciągają licznych turystów z całego świata. Kapadocja, ze swoimi podziemnymi miastami, stanowi niezwykłe świadectwo ludzkiej inżynierii, zdolności adaptacyjnych i determinacji. Te tajemnicze struktury nadal fascynują i inspirują zarówno badaczy, jak i podróżników. 3. Miasto Bogów to starożytne miasto położone w dzisiejszym Meksyku, które jest jednym z najbardziej imponujących i tajemniczych miejsc archeologicznych na świecie. Osiągnęło swoje apogeum między III a VII wiekiem naszej ery, stając się jednym z największych miast świata w tamtym czasie. Szacuje się, że w szczytowym okresie miasto mogło zamieszkiwać nawet 200 tysięcy ludzi. Miasto było centrum kulturalnym, religijnym i handlowym, wpływając na szerokie obszary Mezoameryki. Najbardziej znane struktury miasta to Piramida Słońca, Piramida Księżyca i Aleja Zmarłych. Piramida Słońca mierzy około 65 metrów wysokości. Jej masywna konstrukcja składa się z miliona ton kamieni i ziemi. Wspinając się na jej szczyt, można podziwiać wspaniałą panoramę całego miasta. Piramida Księżyca, choć nieco mniejsza, Również imponuje swoją architekturą i znajduje się na północnym krańcu Alei Zmarłych, głównej arterii miasta, która rozciąga się na kilka kilometrów. Aleja Zmarłych była centralną osią miasta bogów, wzdłuż której znajdowały się liczne świątynie, pałace i platformy ceremonialne. Ta monumentalna aleja prowadziła do Placu Księżyca, który był centrum religijnym i społecznym miasta. Wzdłuż alei znajdują się również kompleksy mieszkalne, co oświadczy o zaawansowanej organizacji miejskiej i architektonicznej tego miejsca. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów jest brak pewności co do tożsamości jego budowniczych i mieszkańców. Chociaż Aztekowie odkryli miasto w ruinach wiele wieków później, przypisując mu boską aurę, samo miasto było już opuszczone w IX wieku naszej ery. Istnieje wiele teorii na temat przyczyn upadku tego miejsca, w tym zmiany klimatyczne, wojny i wewnętrzne konflikty. Obecnie miasto jest jednym z najważniejszych miejsc turystycznych w Meksyku, przyciągającym miliony turystów z całego świata. Jest to miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturowym, które oferuje wgląd w jedno z najpotężniejszych i najbardziej tajemniczych miast starożytności. Spacerując po jego ulicach, można poczuć ducha przeszłości i podziwiać niesamowite osiągnięcia dawnych cywilizacji. 2. Wybrzuszone wzgórze to jedno z najstarszych i najbardziej zagadkowych miejsc archeologicznych na świecie, położone w południowo-wschodniej Turcji. Odkryte w latach 90. przez niemieckiego archeologa Klausa Schmidta, miejsce to datuje się na około 9600 lat przed naszą erą, co czyni je starszym od Stonehenge i egipskich piramid. Jest to seria kręgów z monumentalnych kamiennych filarów, z których niektóre mają ponad 5 metrów wysokości i ważą do 20 ton. Filary te są ułożone w kształcie litery T i ozdobione wyrafinowanymi rzeźbami przedstawiającymi zwierzęta, takie jak lwy, węże, lisy i ptaki, a także abstrakcyjne symbole. Układ i precyzja konstrukcji sugerują, że były one dziełem wysoce zorganizowanej społeczności. Istnienie tak zaawansowanego miejsca kultu. Na tak wczesnym etapie historii ludzkości wskazuje, że religia i zorganizowane ceremonie mogły odegrać kluczową rolę w rozwoju społeczeństw. Gobekli-Tip było prawdopodobnie centrum religijnym, gdzie odbywały się rytuały i ceremonie przyciągające ludzi z regionu. Miejsce to nie było zamieszkałe na stałe, ale mogło służyć jako miejsce zgromadzeń dla okolicznych społeczności. Interesujące jest również to, że filary te były celowo zasypywane piaskiem przez ich twórców około 8 tysięcy lat przed naszą erą, co dodatkowo dodaje tajemniczości temu miejscu. Obecnie miejsce jest wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO i przyciąga archeologów i turystów z całego świata. Wykopaliska są nadal w toku, a każdy sezon przynosi nowe odkrycia, które mogą jeszcze bardziej zmienić nasze rozumienie wczesnej historii ludzkości. Wzgórze pozostaje niezwykłym świadectwem ludzkiej zdolności do tworzenia złożonych struktur i symboliki na bardzo wczesnym etapie cywilizacji. 1. Machu Picchu to jedno z najbardziej znanych i fascynujących miejsc archeologicznych na świecie, położone wysoko w Andach w Peru, na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza. Zbudowane w XV wieku, jest często nazywane zaginionym miastem Inków. Zostało ono opuszczone w czasie hiszpańskiego podboju w XVI wieku i pozostawało nieznane dla świata zewnętrznego aż do jego ponownego odkrycia przez amerykańskiego historyka Hirama Bingama w 1911 roku. Zachwyca swoim wyjątkowym położeniem na szczycie górskiego grzbietu, otoczonym stromymi zboczami i bujną roślinnością. Jego kamienne budowle, wzniesione bez użycia zaprawy, są doskonale zachowane i świadczą o zaawansowanej technologii budowlanej. Kompleks składa się z dwóch głównych części sektora miejskiego i rolniczego, które są oddzielone murem, tarasami i pałacami. W sektorze miejskim znajdują się świątynie, pałace, domy mieszkalne oraz obserwatorium astronomiczne. Jednym z najbardziej znanych budynków jest Świątynia Słońca, która była poświęcona głównemu bóstwu Inków. Świątynia posiada okna skierowane na wschód, które umożliwiały obserwacje przesileń słonecznych. Innym ważnym miejscem jest kamienny zegar słoneczny, który prawdopodobnie służył do przewidywania pór roku i prowadzenia ceremonii religijnych. Sektor rolniczy składa się z licznych tarasów, które były używane do uprawy roślin. Te tarasy, podparte kamiennymi murami, nie tylko maksymalizowały dostępne miejsce do uprawy, ale także chroniły glebę przed erozją i regulowały nawadnianie. W ten sposób inkowie mogli zapewnić sobie stabilne zaopatrzenie w żywność. Miejsce miało również strategiczne znaczenie militarne. Jego położenie i naturalne bariery sprawiały, że było trudne do zdobycia. Jednocześnie miasto było dobrze ukryte i trudno dostępne, co mogło być jednym z powodów, dla których Hiszpanie nigdy go nie odkryli. Dzisiaj Machu Picchu jest jednym z najważniejszych miejsc turystycznych na świecie, przyciągający miliony odwiedzających rocznie. Jego status jako ikonicznego symbolu kultury Inków i niesamowitego osiągnięcia inżynieryjnego sprawia, że jest to obowiązkowy punkt na liście każdego podróżnika. Wizyta w Machu Picchu oferuje nie tylko możliwość podziwiania jego niesamowitej architektury, ale także zapierające dech w piersiach widoki na otaczające góry i doliny. Najpopularniejszą trasą prowadzącą do Machu Picchu jest szlak Inków, jest to czterodniowa wędrówka, która prowadzi przez starożytne ścieżki. Oferując spektakularne widoki i możliwość zobaczenia innych, mniej znanych stanowisk archeologicznych po drodze. Machu Picchu jest objęty ochroną, co pomaga zachować jego unikalne dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Pozostaje nie tylko świadectwem zaawansowanej technologii i kultury Inków, ale także symbolem trwałości i adaptacji ludzkiej cywilizacji w obliczu surowych warunków naturalnych. Spacerując po ruinach Machu Picchu, można poczuć ducha starożytnych inków i wyobrazić sobie, jak wyglądało życie w tym niezwykłym miejscu. Każdy kamień, taras i budowla opowiada historię ludzi, którzy stworzyli to niesamowite miasto na szczycie świata. To miejsce pełne magii i tajemnic, które nadal inspiruje i zachwyca zarówno naukowców, jak i zwykłych podróżników. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem. Cześć!